Maria, katolicki głos w naszych domach. Państwa zapraszam na kolejny odcinek naszej radiowej lektury, po nim spotkanie z muzyką mistrzów. Henryk Sienkiewicz. Quo vadis. Czytają Halina Łabonarska, jedna od stron jezdni i druga od strony parku Skorosowskiego. Choć sytuacja wygląda absurdalnie, to okazuje się, że nie wszystkim warszawiakom przeszkadza. Nie, to bardzo dobrze. Okay. Wydaje mi się, że to raczej fachowcy. 5 minut po się postawi? No to stań, bo trochę są odsunięte. Takie przejście jest, że można wejść. Mogłoby być lepiej. Problem mogą jednak mieć rodzice z wózkami i osoby niepełnosprawne, bo przejście jest wąskie. Zarząd Dróg Miejskich i policja twierdzą, że płotu nie dało się ustawić inaczej. Taką decyzję podjął BOR i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Estakada na Puławskiej grozi zawaleniem. Od kilku miesięcy kierowcy korzystający ze zjazdu w stronę Doliny Służewieckiej mogą jeździć tylko jednym pasem ruchu. Drugi został zamknięty ze względu na fatalny stan konstrukcji całego obiektu. Choć minęło już sporo czasu, drogowcom wciąż nie udało się naprawić estakady. Jak twierdzi Paweł Olek z ZDM-u, urzędnicy nie zapomnieli o sprawie. Mieliśmy okres zimowy. W międzyczasie był ogłoszony przetarg na bieżące utrzymanie obiektów mostowych, który został rozstrzygnięty w kwietniu bieżącego roku. Oczywiście w międzyczasie przygotowywaliśmy się do tej bieżącej naprawy i przygotowaliśmy projekt na usunięcie usterek i zabezpieczenie tego obiektu mostowego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, estakada zostanie w pełni oddana kierowcom w październiku. Jego ofiarą padł sąsiad ze szpitalnej sali. Policjanci z Pragi Północ zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież w szpitalu. 41-latek próbował dokonać zakupów skradzioną kartą płatniczą. Jej właścicielem był pacjent, z którym złodziej przebywał w tej samej szpitalnej sali. Piotr G. ukradł też dowód osobisty, kartę rencisty i 350 zł. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości lokalnych RDC. Kolejne o 15.30. Jeszcze mniej chmur na niebie, a to oznacza więcej słońca. Termometry w Warszawie pokazują około 24 stopni, a więc temperatura podniosła się. Ciśnienie za to powoli... Jakie ciekawe, prawda, w Warszawie? ...hektopaskali. Także tak smutno się skończyło, że tak jak chcieli. Dawidek też był teraz na komisariacie, bo facet mu nie chciał oddać telefonu komórkowego na przykład. No i co? W 12.14 Jazz Club zagra wieczorem Fusion. Chłopak niepełnosprawny. Dzisiaj miał jechać do Bydgoszczy, ale pojedzie jutro do Bydgoszczy. Zrobił niespodziankę temu facetowi i pojechał, poszedł na komisariat i zabiorą telefon z upoważnieniem ten jego koleżka Pawełek odbierz. No i tyle. Przyjdzie na komisariat i zabierz. A tamtemu grożą już teraz konsekwencje. Z kolei jutro Desa Unicum, aukcja młodej sztuki. Pod młotek pójdą aż 62 prace sygnowane przez młodych zdolnych. Licytację otworzy obraz Pino, popularnej artystki Klaudii Świątczak-Pianki. Będą też rzeźby, na przykład Ermus autorstwa Mariusza Dydo. Cena wywoławcza wszystkich prac to 500 zł, a jutrzejsza aukcja zacznie się o 19. Z czego tutaj Warszawa żyje, z czego ludzie żyją, proszę Państwa, z czego żyją, no, z czego Pan żyje, z czego Pani. Tutaj do tej naszej von Lipska to też z biura antykorupcyjnego przychodziło to i owo. Czyli tak, tu kradnie, tu kradnie, tu wyciąga, tu oszukuje, tak Warszawa wita gość. No jaki przekrój jest Warszawy, to wszyscy wiedzą, że... Teraz w Warszawie to najwięcej handlarzy,
i takich ludzi, którzy nie mają ideałów, ambicji żadnych duchowych, ateiści. Nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy. No i ten kurczaczek, ja mówię, kurczaczek, 300 zł zapłaciłeś, telefon 400 zł kosztował. No to był na komisariacie. Ja mówię, a co ty się tłumaczysz komu i ile ostatecznie ktoś ci prywatnie tani telefon sprzedał? Ile kosztuje i tyle musi zapłacić? I teraz mało, że musi zapłacić, to jeszcze będzie miał nieprzyjemności, bo tak z prokuraturą będzie miał do czynienia z sądem i źle. Nie chciał oddać, to ja, jeszcze ja mogę poświadczyć, bo nie chciał oddać, a że dziecko niepełnosprawne, no to zwleka, ja mówię, po co ty tam ten telefon w ogóle niosłeś, już tutaj był. I on, jak zaniósł tam, żeby ładować, to on zobaczył, że on przyniósł raz ten telefon, to go pochwycił i teraz i powiedział, że nie odda, no i co dziecko ma zrobić, jeszcze jak się spieszy. Zwłaszcza gdy do Bydgoszczy się spieszy. Dzisiaj miało jechać, jutro pojedzie, specjalnie zwleka ten jeden dzień, ale dobrze, chociaż tę jedną sprawę załatwił. Ale proszę bardzo, a jaki Mareczek Najgański jest, prawda? A jaki tutaj jest ten, a jaki jest tamten? Wszyscy kradną, a wszyscy warszawiacy. A Litka, a ta Ewa Grecja mówi, ty jesteś warszawianka, wielka warszawianka, wielszka. No to proszę bardzo, na czym polega warszawianka, z czego pani warszawianka żyje? No proszę bardzo. To się dziwić, że oni podszywają się pod jakichś lepszych ludzi, żeby z korzyścią to dla nich było? Od Świadków Jehowy nie podszyją się, bo co? To żebraków 100. Siedzą gdzieś tam, żebrzą pod kościołami, no, a ci, co brzydko wyglądają, to już wiadomo, że się pod Świadków Jehowy nie mogą podszyć. Natomiast ci, co lepiej wyglądają, ładniej, no to myślą, że oni się podszyją pod mormonów, pod prawosławnych, pod Świadków Jehowy i pod ewangelików. Akurat na szczęście nie ma tutaj takich. Nie ma tutaj takich. Przecież i tak w Warszawie za długo człowiek nie posiedzi, nie pożyje, nie pomieszka. Ten, który jest człowiekiem sztuki, ten, który jest człowiekiem kultury. Gdzie pojechała kultura? Gdzie pojechała sztuka? Do Wrocławia. Wrocław, europejską stolicą kultury. No to co my się tutaj dziwimy, że w Warszawie jest tyle chamstwa? I nie wiem, ile by jeszcze tych wernisarzy więcej zrobili, 100 i czym tam omamili ludzi, to i tak wychodzi szydło z wora. Wernisaże są nieudane, tak samo jak ten wernisaż na przykład, proszę Państwa, w oficynie. Tutaj w ogóle skandale miały miejsce, bo właśnie jeżeli chodzi o tego mojego kurczaczka, to ja go zabrałam, może akurat w tym momencie, galeria oficyna nie była winna, ale zabrałam go do domu w momencie, kiedy ten Zelecki go upijał piwem. Ja patrzę, że chłopak po prostu płacze, ale nie dlatego, czy on pije piwo, on akurat rzeczywiście piwa nie lubi, ale to po pierwsze, ale po drugie, że był zmuszany pić na stojąco przy wejściu do tej galerii oficyna. Także tutaj widzicie Państwo, galeria oficyna podpadła, że brak organizacji, że raz za dużo alkoholu, a potem udają, że tylko po jednym. No to przepraszam bardzo, można kontrolować spokojnie, kulturalnie, ale nie to, że raz za dużo, a raz wcale i udaje wielkiego pana, że tylko po jednym i potem ktoś podchodzi, drugi chce wypić, to mu po łapach dają i jeszcze wymówki jakieś takie. No to jest absolutny brak kultury, mało, absolutny brak podejścia. Także widzicie Państwo, jakich ludzi mamy tutaj w Warszawie, jaką sztukę mamy. No na przykład Galeria Oficyn. Mamy tutaj katalog z Galerii Oficyna. To i owo. No i tutaj właśnie pod tą galerią, tam jest podwórko, bo ja tam kiedyś w ogóle mieszkałam, numer 99, Jerozolimskie 99, gdzie Rodowicz, proszę Państwa, z tego czasu śpiewała. To dawno było, Rodowicz to jeszcze śpiewa.
tu jakiś wariat dzwoni do mnie, no już naprawdę. Nie wiadomo kto, nie wiadomo co, włączone. Trzeba wyłączyć. Ustawienie. Także proszę Państwa, skandalistyczne rzeczy. Niestety, oczywiście, że w Warszawie. Ja też jak pojechałam do Anglo-Ameryki Białystok, to tam na Niskiej swego czasu, jak jest Sala Królestwa Świadków Jehowy, no to bracia wiedzieli, że ja jestem z Warszawy, ale mówili, że o, z Warszawy to nie wiadomo co będzie. Jak z Warszawy to nie wiadomo co będzie. No, bo my jesteśmy wszyscy jako z Warszawy podejrzani. No, czyli nie lubi po prostu nikt, jakby może nie tyle Warszawy, ale ja wiem. Jakiś wariat tutaj do mnie wydzwania na telefonie powiadomienia. Tak. Jakiś Dawid teraz, Wiesek. Tak. 724. No. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langström Ekster. Proszę Państwa, gorący czas w Warszawie, gdy kultura pojechała w ogóle do Wrocławia. Dajmy powietrze z Saskiej Kępy. Niech drzwi będą otwarte. Niech ta Lipska sobie tu przyjdzie. Szukam starych ludzi, którzy byli w stanie opowiedzieć cokolwiek, żeby odtworzyć tę dawną kuchnię przedwojenną. W tej chwili powstaje właśnie książka. Niezłymi drużynami, no to piłkarze też nie na ma potrzeby, kuchni, no, gada się, że odrobiliśmy w końcu dystans, który nas dzielił na przykład do Chorwatów, do Serbów czy do Czechów, którzy byli transferowani za kilkanaście, nawet za kilkadziesiąt milionów euro. Takie przypadki się zdarzały. W przypadku Polaków tego nie było, więc ten krok postawiliśmy, pokazaliśmy, że nie tylko pojedyncze osoby, pojedyncze przypadki mogą wzbijać się na ten międzynarodowy poziom, a jako drużyna możemy wejść wyżej. Zresztą wydaje mi się, że było to jasne już dla wielu postronnych obserwatorów przed Mistrzostwami Europy. Patrząc na wartość reprezentacji Polski, według serwisu Transfermarkt była wyceniana na niespełna 200 milionów euro przed turniejem. To jest całkiem sporo. Byliśmy dziewiątą najcenniejszą drużyną na Mistrzostwach Europy, więc to już było widoczne, ale potrzebowaliśmy tego potwierdzenia w postaci wyniku na dużym turnieju. No tak, tylko pamiętajmy też, że mieliśmy Roberta Lewandowskiego, cały czas mamy to jakieś 75 milionów z tego całego rachunku, ale biorąc pod uwagę innych piłkarzy, czy myślisz, że nie wiem, tacy zawodnicy jak Michał Pazdan na przykład, to jest człowiek, który dzięki świetnej postawie na Euro może rzeczywiście podpisać kontrakt życia. On ma 28 lat już i pewnie Europa nie słyszała. Na pewno może, chociaż nie pojawił się tu jakieś zawrotne kwoty. W trakcie mistrzostw pojawiły się pogłoski, że zainteresowana jest nim Barcelona, ale wydaje mi się, że to by było mocno absurdalne ze strony Barcelony, gdyby kupiła Michała Pazdana. On był wyceniany na niecałe 2 miliony euro przed turniejem. Myślę, że jego wartość mogła nawet dwukrotnie wzrosnąć. Myślę, że Legia może zarobić 4-5 milionów euro na transferze tego zawodnika, mimo że ma już 28 lat. Więc on i jego aktualny pracodawca mogą być zwycięzcami takiego turnieju. Aczkolwiek no, nie spodziewałem się, że nagle zagra w jakimś wielkim europejskim klubie i zostanie wytransferowany do niego za kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów euro. To raczej się nie wydarzy. No, z drugiej strony też się zastanawiam, czy jakikolwiek wpływ na to, co się będzie działo z Piotrem Zielińskim miało euro, bo on w przeciwieństwie do Pazdana no zawiódł. Tak, spodziewaliśmy się po nim więcej, on prawie w ogóle nie grał, właściwie tylko 45 minut fatalne z Ukrainą. I teraz tak, on przed euro, już przed euro pojawiło się, że to powiedzmy jakieś w okolicach 10-12 milionów, Liverpool, gdzieś tam teraz Napoli się pojawia. No i widać, że mimo słabszego występu cały czas to zainteresowanie
zainteresowanie Zielińskim jest. Dla mnie jest to pewna niespodzianka mimo wszystko, ponieważ takie duże turnieje to są wielkie targi pracy. Zawodnicy muszą tam się pokazać, muszą się zaprezentować przed pracodawcami. Takie turnieje są obserwowane przez skautów z całego świata i mogą wiele powiedzieć o piłkarzu. Myślę, że mogą powiedzieć nawet więcej niż cały sezon w średnim ligowcu, jakim jest Empoli, w którym grał w ostatnim sezonie Piotr Zieliński. Tu powiedziały nam tyle, że nie jest jeszcze piłkarzem, który byłby w stanie wytrzymywać psychicznie ważne mecze, wytrzymywać psychicznie duże turnieje. Mimo to zainteresowanie nie słabnie i wydaje się, że czy Liverpool, czy Napoli, czy ostatnio nawet Milan wyraził zainteresowanie Zielińskim. Wydaje mi się, że on może faktycznie zostać wytransferowany za jakieś 12, może nawet 15 milionów euro, ale to też być może zasługa takich zawodników jak Lewandowski czy Krychowiak, którzy pokazali, że Polak potrafi grać w piłkę, w dużym europejskim klubie. No dobrze, tak jak wspomnieliśmy już dwa razy Roberta Lewandowskiego, bez niego ta rozmowa się nie może odbyć, to chciałem, żebyśmy o nim trochę porozmawiali. Był w Forbesie przed mistrzostwami twój wywiad z Robertem Lewandowskim o pieniądzach i tam już odpowiedź na pierwsze pytanie mnie zainteresowała, bo on powiedział, że jak wyjeżdżałem z Polski, to wstydziłem się rozmawiać o pieniądzach, teraz już nie. Jakby zrozumiałem na zachodzie Europy, że to, że ciężko pracuję i dobrze zarabiam, to jest normalne. To też jest taki dowód na to, że wychodzimy z tego zaścianku Europy, już jest u nas też trochę normalnie? Zdecydowanie tak. I zarówno widać to w przypadku Lewandowskiego, jak i Krychowiaka. Oni coraz mniej boją się rozmawiać o pieniądzach, boją się rozmawiać o marketingu. Dla nich jest zupełnie normalne występowanie w reklamach, rozmawianie o tym, że występują w reklamach, rozmawianie o ludziach, którzy stoją za tą finansową stroną i ich karier. Więc wychodzimy na zewnątrz bardzo wyraźnie i można powiedzieć, że tak jak w biznesie potrzebny jest zagraniczny know-how często, żeby rozwinąć polską firmę, tak samo ten know-how zachodni jest potrzebny polskim piłkarzom, żeby rozwijać swoją karierę nie tylko sportowo, no bo to są w stanie wybiegać, to są w stanie wywalczyć na treningach, wybiegać w trakcie meczów, ale żeby mogli również zarabiać z tej części niesportowej, czyli z umów marketingowych, umów sponsorskich i tak dalej. I absolutnym mistrzem w tym jest Cristiano Ronaldo, bo on w rankingu Forbesa ostatnim jest najbogatszym, najlepiej zarabiającym nie tylko piłkarzem, ale sportowcem na świecie. No i to rzeczywiście jest 56 milionów od Realu Madryt za grę w piłkę, ale 32 miliony dolarów właśnie z reklam. I tak się zastanawiam, czy co zrobić, bo Cristiano Ronaldo to jest absolutnie taka gwiazda globalna. Co Robert Lewandowski musi jeszcze zrobić, żeby był, powiedzmy, na tym poziomie? Bo on cały czas pewnie nie jest 4 razy gorszym piłkarzem, pewnie porównywalnym, ale zarabia 4 razy mniej. Wydaje mi się, że do poziomu Ronaldo i Messiego doskoczyć nie jest w stanie. No chyba, żeby zdobył 3 lub 4 lub 5 razy złotą piłkę. Natomiast jest w jego zasięgu poziom i finansowy, i sportowy. Na poziomie sportowym już teraz jest takich piłkarzy jak Gareth Bale, Luis Suarez czy Neymar, a na poziomie finansowym również może doskoczyć, ale prawdopodobnie najłatwiej by mu było, gdyby przeniósł się do Realu lub Barcelony, ponieważ to są ten świat El Clasico, to jest to, co najbardziej przykuwa nie tylko uwagę widzów, ale też pieniądze. I te kluby nie tylko płacą najwięcej, ale też powodują, że sponsorzy są zainteresowani gwiazdami, którzy występują w Realu i w Barcelonie. I widzimy, że to jest troszkę, te dwa kluby funkcjonują trochę w oderwaniu od całego piłkarskiego świata. No jest Atletico Madryt, który sportowo dogoniło Real i Barcelonę. Dwa razy otarło się o wygraną w Lidze Mistrzów. A mimo wszystko tam takie pieniądze się nie pojawiają. Ten aspekt marketingowy, który... No, dziękujemy. Folklor dawny, ale to jest tak, to jest maj, czerwiec, ale sierpień mamy święto chleba w Ciechanowcu na przykład. Także w sierpniu... A nawet jeżeli nie ma takiej imprezy jakiejś to większej, to i też warto właśnie... Dzieją się rzeczy spontaniczne, na przykład w ubiegłym roku kwestia przyrody. Obniżyła się woda na Bugu w Liwie. Ewa, pamiętasz na pewno? Tak, na Bugu, nie w Liwie, w Glinie. Na Bugu się obniżyła woda. Warszawa. Za Drohiczynem kawałek. Zgadza się.
I w pewnym momencie, to co istotne dla naszego wielkiego gościńca litewskiego, woda była tak niska, że wyszły spod wody słupy i ukazał się fragment traktu gościńca litewskiego, o którym wszyscy już zapomnieli, który właśnie prowadził na drugą stronę i którym najprawdopodobniej również wojska napoleońskie przenosiły się w stronę Moskwy. Także wszyscy tłumy oblegały tam te okolice. Przypomniał mi się jeszcze jeden aspekt transportowy właśnie. Czy są wreszcie te przeprawy przez rzekę? Jeżeli jest duża woda, tak. Ale w tamtym roku były zawieszone ze względu na niską wodę. Ale mamy nadzieję, że w tym roku też coś, jakiś smaczek będzie. Bo taka przeprawa, czy może popłynięcie tratwami, to jest bardzo atrakcyjne. To są bliżej Drohiczyna, Sarnak. To już tamta strona, jeżeli chodzi przez Bug. Ale zapraszamy na kajaki, na łódki. Właśnie spływy kajakowe. Spływy kajakowe. Coś fantastycznego. Północne i wschodnie Mazowsze, wielki gościniec litewski. To wszystko są propozycje dla nas, dla Państwa na odpoczynek wakacyjny. Bardzo Panią dziękuję. Pani Małgorzata Batita i Ewa Mitowska. Jak to powiedzieć? Z Warszawy, z Podlasia, generalnie miłośniczki swoich stron. Tak, a na pewno Mazowsza Wschodniego na granicy z Podlasiem, tak. Dziękuję Panią bardzo. Interwencja ja policji Państwa, potrzebna. Panią, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Jutro góry. Będzie bardzo ciekawa audycja. Choć nie ukrywam, że trudna, bo związana z pamięcią historyczną, ale kto powiedział, że w czasie wakacji o historii nie należy pamiętać. Dziękuję. Tym razem. Dziś w góry, bo w górach nie straszna jest się śmierć. Także proszę Państwa, no tutaj różne dziwne rzeczy rzeczywiście mają miejsce w Warszawie. Warszawa dla chciwych i tylko tacy tutaj jakby mieszkają, bo tak, Janek Maciej Witek umarł, mieszkanie prywatne. Wielki kąsek dla niejednej osoby, okazało się to wielkim kąskiem. Kilka było interwencji policji. Ale proszę bardzo, u nas w rodzinie policja, proszę bardzo, policja służy, policja przyjeżdża. No ale tej von Lipski, użyć policji, tej von Lipski, no to się nie udało wykorzystać policji właściwie. No, bo jak nie ma prawa, to nikt się nie szura. Oficjalnie, proszę Państwa, jak mieszkanie, ktoś umiera, mieszkanie prywatne, cyganeczka poszła na Saskiej, aż dziwne. No to każdy prawo ma do sądu może wystąpić. Proszę bardzo. Tutaj widzicie Państwo. Już ja tu się odwoływałam kilka razy w tym sądzie, bo tak, Mareczek, kombinować, kraść, podbierać, mataczyć, to umie, ale komuś pomóc to nie. I wtedy zaniósł do sądu te zażalenia. Ale to trzeba teraz, jakżeś awiza nie odbierał, idioto, trzeba zapłacić 50 zł. A on myślał, że tak sobie tam napisać, podpisać i mówi, że wszystko pod kontrolą. Okazało się, że sprawa stanęła dwa razy, teraz stanęła trzeci raz. To nie jest tak łatwo, proszę Państwa. Sądy uwielbiają, jak sprawa jest w zawieszeniu, no bo oni mają pracę. A jak jeszcze pokażesz budynek sądu, proszę Państwa, na terenie polskiej, no to w internecie, że może być treść nieodpowiednia, może być film nieodpowiedni. I wczoraj to mnie tak uczuliło, bo dzieci takie małe się nagrywały w internecie. Trzy filmy, już nie pamiętam jakie co, ale jakieś dziwne imię, Alex czy coś, parę cyfr. No i jeden film przeszedł, pozostał, chłopak siedzi tam na ławce i tak nadajesz, panuje, a dwa filmy im odpadły, a ja patrzę, że i mi odpadło. No to więc, proszę Państwa, pewnie dlatego, że tylko pokazany był budynek sądu w Terespolska. Także wtedy w pierwszym wieku, gdy żył Jezus Chrystus, to wystarczyło, że on parę słów przeciwko faryzeuszom, ówczesnym przywódcom religijnym, a tudzież politycznym powiedział, no to już chcieli go wywlec za Jeruzalem, z drugiej strony go zrzucić z muru na śmierć. Ale niestety 3,5 roku na ich wielkie nieszczęście Jezus głosił i wydał wielkie świadectwo, no i tak się musiało to skończyć. Tak mówią, że tak się smutno. No to więc kurczaczek nasz
bohaterem dnia, poszedł na komisariat i spisał, że on wyjeżdża, jest tutaj gościem, wyjeżdża jutro do Bydgoszczy, dzisiaj miał wyjechać, ale facet mu nie chce oddać telefonu. Nie chce, nie chciał. I pytam się przez telefon, ale czy powiedziałeś, że on nie chciał ci oddać? Bo co z tego, że ty się umówisz, będziesz tu, jego nie będzie, teraz jego nie będzie, jego nie będzie. Niech nie będzie. Policja odwiedzi, z tym, że teraz konsekwencje będą już surowsze. Grozi areszt. To po pierwsze, po drugie, on z tego nie wyjdzie przez parę lat. Zabiorą mu telefon, sprawa będzie, powiedzmy, za rok, dwa, a jego wsadzą do ciupy na jakieś pół roku. No to jest straszne. My, ewentualnie by musiał zapłacić ku odroczeniu. No nie wiem, ale ja wiem, że myśmy tutaj na Marszałkowskiej stawili się do sądu. Ja myślałem, że to jest całkiem inna sprawa, bo tutaj w tej galerii schody takiego wiesia wielkiego pobili. No, Białorusinka chyba, tak? Czy jakaś Ukrainka dziewczyna. Bardzo ładna, bardzo ładne malarstwo. I tam są komentarze. A ten Wiesiek też prowadzi inny. Upił się. Galerię Schody. Upił się. No to Wiesiek pobił Wieśka większego. A że był jeszcze ten jakiś taki kochanek, współorganizator tego wernisażu, tej Białorusinki. Ładnie malowała, bardzo ładnie. Pobili go, ja wyskoczyłam na Nowy Świat. Policja przyjechała i po prostu była sprawa w sądzie po roku czasu. I więc ja już myślę, ojej, trzeba będzie powiedzieć ze strony świadectwa, jako świadek, prawda? Ale to okazało się, że wcześniej, dwa lata temu, na lotnisku Okęcie, facet wyjmował z bankomatu pieniądze i ukradł mi telefon. Jakie to, że wyciągnął telefon ze ściany, ładował się, a tak głupia Ewka zagadywała mnie tam w tym barku Bistro Flying i nam ukradli telefon. Rzeka złodziei. Warszawa to rzeka krętaczy, złodziei. Przecież te miliardy, kto to wykradł. No ale ja tylko mówię na przykładzie takich rzeczy drobnych, bo to się z podwórka swojego domu, ze swojego domu to bierze. No i po prostu wsiadł do samochodu, ta babka mówi, może lepiej, żebyś ten telefon zostawił. A jednak okazało się, że ja poszłam na komisariat, monitoring był, wszystko sprawdzili, no ale sprawa po dwóch latach, to więc w sądzie ta pani sędzina mówi do mnie, proszę oskarżyć tych państwa prokuratorsko. A ja mówię, ale ja przepraszam bardzo, ale ja nie wiem, o co tutaj chodzi, bo tak, tego Wieśka Wielkiego nie ma, co go pobili, a tutaj, to ten telefon ukradli. I państwo zobaczą, po dwóch latach, jaki wielki wstyd, no to żeśmy powiedzieli, że darujemy to i na biedne dzieci pieniądze przekazać. My nie chcemy żadnych pieniędzy, darujemy to. No ale tak, ścigana za przestępstwo i ta babka oczyszczona z zarzutów, bo gdzieś tam znaczące stanowisko w jakiejś tam firmie i bardzo wdzięczna była nam, dziękowała i tak dalej, i tak. Ciężko potem wyjść z tego, bardzo ciężko wyjść. Także proszę państwa, nasze radio jest edukacyjne i nie warto być osobą nieuczciwą, no bo teraz szczególnie jak jest ta linia Mysia, to ja wiem, chyba jeszcze będzie gorzej jak było. Pozdrawiamy.